Na początku robi się główka szczotki. Do niej włożone zostanie włosie. Zazwyczaj materiałem jest drewno klonu, dębu lub buku. Po pocięciu desek na odpowiednią szerokość, za pomocą specjalnego wosku zaznacza się wszelkie sęki i pęknięcia. Laser odczytuje te znaki i steruje piłą odcinającą uszkodzenia. Dodatkowo drewno cięte jest na odpowiednie kawałki. Następny krok zwany jest modelowaniem. Zespół pił skraca kawałki do odpowiedniej grubości. Specjalna maszyna nadaje im pożądany kształt. Kawałki obracają się dookoła głowicy wyposażonej w ostrza. W ten sposób obrabiana jest jedna połowa. Następnie pracownik obraca drewno i maszyna wycina kształt w drugiej połówce. Dla każdego kształtu stosuje się osobne urządzenie. Taki kształt mają szczotki używane do pastowania butów. Niezwykle ważne jest, żeby brzegi były gładkie i równe. Dlatego ostrza głowicy muszą być zawsze ostre. Wykonane są z węglików spiekanych, materiału odporniejszego niż stal. Niektóre modele są dodatkowo obrabiane w kolejnej maszynie. Wycina ona wgłębienia po bokach. Dzięki nim szczotka pewnie leży w ręku. Te deszczułki o wymiarach 6 i 6,5 na 60 cm posłużą do wyprodukowania szczotki na kiju, stosowanej często do sprzątania podłóg. Automat wierci w każdej szczotce centralny otwór na wylot i wycina dwie szczeliny po obu stronach. Posłużą do umocowania metalowego uchwytu na kij od szczotki. Zaokrąglone szczotki łatwiej wymiatają brud z kątów. Pracownik umieszcza zwykłe końcówki w uchwycie i ścina rogi głowicą z ostrzami. W innej fabryce główki przechodzą przez komputerowo sterowane urządzenie, które wierci w nich otwory na włosie. Ten konkretny model wymaga 240 dziur. Wywiercenie wszystkich zajmuje zaledwie minutę. Teraz czas na maszynę montującą włosie szczotki. Włosie może być z końskiej sierści, winylu, gałązek różnych roślin albo z polipropylenu. Maszyna jest w pełni zautomatyzowana. W zwolnionym tempie widać, jak wkłada 40 włókien jednocześnie. Zgina włosie na pół, zszywa razem i wciska w dziurę. Tak wygląda ta sama czynność w rzeczywistym tempie. Maszyna wypełnia 4 otwory w ciągu 1 sekundy. Fabryka stosuje taki sam proces, niezależnie od kształtu szczotki i typu włosia. Komputery wydają urządzeniom odpowiednie polecenia. Dzięki temu włosie na pewno nie wypadnie ze szczotek.